Tak, gotowość. Raz, dwa, trzy. Świetnie, że trafiłam w miskę. Dobrze. Dzień dobry. Witajcie, kochani, na moim kanale. Lajkujcie, subskrybujcie i tym podobne. A tak na poważnie, to... Nie wiem, czy zawsze marzyłam, żeby o tym powiedzieć, ale na pewno długo dojrzewałam do tej decyzji, aby pojawić się na YouTubie, aby nagrywać na bieżąco, dodawać, no i się dzielić z Wami tym, co kocham najbardziej, czyli makijażem. Jak coś jeszcze innego będę umiała, to też Wam będę pokazywać, więc jeszcze raz na poważnie, oficjalnie witam Was serdecznie. I mam nadzieję, że będziecie miło spędzać ze mną swój czas. Ja dzisiaj robię pierwszy test makijażowy i myślę, że na samym początku filmiki będę wrzucała raz w tygodniu i uczcimy to środą, a później zobaczymy, jak to w trakcie czasu zacznie się rozwijać, czy się będzie rozwijać. Ja mam nadzieję, że tak, więc później zakładam, że te filmiki będą się pojawiać o wiele częściej, więc już za chwilę startuję z testem kosmetyków Smashboxa i czy faktycznie niektóre produkty są wodoodporne i wodotrwałe. Miska z wodą już czeka. Lecimy. No dobra, lecimy. Już wcześniej miałam zrobić ten test, ale powiem Wam szczerze, że trudno mi się współpracuje z tym podkładem. Na niego trzeba sposób i małe ilości, a ja mam problemy z małymi ilościami, bo ja zawsze lubię i wolę na bogato, dużo i dużo, a jak Seba ze Smasha mi tłumaczył, że mniej więcej ziarenko grochu wystarczy, aby rozprowadzić to na całą twarz, no to tak uznałam, że kasztan taki wychodzi, a nie ziarenko grochu, więc podchodzę jeszcze raz. A co do samej wodoodporności, to za to odpowiedzialny jest ten gagatek, który utrwala tak mocno makijaż, że właśnie on staje się wodoodporny i wodotrwały, więc wszystko zobaczymy. Lecę ze Smashboxem. Jako pierwsze zaczynam od bazy. Baza nawilżająca. Chwilę poczekam, aż się wchłonie i zacznę aplikować podkład. Podkład będę nakładać pędzlem, chociaż preferuję zdecydowanie bardziej gąbeczką, ale wiem, że w tej metodzie i w przypadku tego podkładu lepiej sprawdza się pędzel. Podkład ja mam w kolorze 105. No i dobra. Ziarnko grochu, ziarnko grochu, ziarnko grochu, ziarnko grochu. Dobra, u mnie taka trochę fasola. Lepiej mieć więcej niż mniej, co nie? Dobra, trochę chyba przesadziłam, ale zobaczymy. Wszystko wyjdzie w praniu. I ja tutaj podejrzewam Sebę, że on jeszcze dodaje do tego podkładu kilka kropelek olejku. Więc o, tutaj takie dwa groszki, trzy, cztery groszki poleciały. I pędzel. Dobra. Pędzel. Zbity pędzel. Mocno wtłaczamy w pędzel podkład. Nanosimy go równomiernie na pędzel i na twarz. Patrzcie, jakie krycie ma. Na bogato. Dobra. To jest Twoja chwila prawdy, Magdalena. Ciach. Czy ja będę umiała go nosić, nałożyć oraz funkcjonować z nim? Powiem Wam, że kolejna próba aplikacji tego podkładu chyba zakończy się sukcesem. Chciałabym podkreślić fakt, że jeszcze nie zamoczyłam ponownie pędzla w ręce, jakkolwiek to zabrzmi. Powiem Wam też, że ten olejek dużo dał, łatwiej się rozprowadza podkład. Dobra, w mojej głowie wybrzmiewa teraz takie głośne więcej. No to biorę z ręki więcej i jeszcze sobie doaplikuję.
No dobra, to ja po pierwszej fazie wstępnej jestem po nałożeniu podkładu i powiem Wam, że zrobiłam to dobrze. Ziarenko grochu u mnie się nie sprawdziło, była to delikatna fasolka, taka mała kiełkująca, niewyrośnięta fasola, ale podlana tym olejkiem i naprawdę wydaje mi się, że to on trochę spowodował, że lepiej podkład się rozprowadził, sunął po skórze fantastycznie. Więc dobra, nie pudruję twarzy, tylko teraz utrwalę ją tym produktem. I po tym zrobię konturowanie i rozświetlanie. Też smaszowe, kali kontur. Najczęściej korzystam z bronzera. No i lecę, lecę, lecę. Muszę się nauczyć aplikować właśnie takie małe ilości jak seba. On tak tylko muska, smyrka. A ja tak nie umiem. Bo ciągle jest więcej. Konturowanie zakończone. Lecę na rozświetlacz. I aby nadać takiego zdrowego wyglądu, mniej więcej położę go wszędzie. Ok, przechodzę do makijażu oka. Zrobię to także w stylu smaszowym, czyli dymne oko, kreska, czerwony dywan i ja. I także po tej części utrwalam makijaż setting sprayem. Przypominam, będę utrwalać każdy etap, aby ten makijaż stał się jeszcze bardziej wodoodporny, bo będę później testować, czy faktycznie przeżyje w warunkach wodnych. Świeża funkielnówka. Fajne. Będą na oku szarości. Rozpracowuję tak naprawdę jeden cień, na który nałożę czarną kredkę i ją rozblenduję. Dobra. Cień rozpracowany. Biorę czarną kredkę. Najpierw zacznę od linii wodnej dolnej, którą rozciągnę i przejdę do górnej linii rzęs. Sięgam teraz po ten szary cień, aby uspokoić moją szarość. Górna powieka. Kreska w zewnętrznym kąciku troszkę grubsza i tutaj także rozblendowuję ją. Nanoszę szary cień. Mocniej wyciągam. Jednomroczne oko jest już gotowe. Prawie. Jeszcze je rozświetlę oraz mocniej wytuszuję. A tymczasem zabieram się za drugie. Dobra, oczy takie smoky mniej więcej w 2 minuty zrobione. Teraz je wytuszuję oraz rozświetlę delikatnie kąciki. Dobra, brwi, rzęsy wytuszowane. Zostały mi usta. Błyszczyk też ze smasza. Jeszcze raz wszystko utrwalam. I uwaga, moja miska z wodą jest pokaźna i zaczynamy test. Żebyście wiedzieli, czy działa, czy nie działa, czy wodoodporne, czy nie. Dobra, bęk, lecimy do odważnych świat należy. Albo nie. Magda, zrobisz to, przestań się mazać. A, mazać, a czy rozmazywać? Raz, dwa, trzy. Witam ponownie. Czy można pływać w basenie? Zaraz się okaże, jak wyschnę.
Dobrze. Dobra. Jestem mokra, ale mogę być bardziej. Słuchajcie, zrobimy dogrywkę. Tak, gotowość. Raz, dwa, trzy. Świetnie, że trafiłam w miskę. Sweter też oberwał. Pierwsze, co się rozjechało, tusz do rzęs. Tusz nie był wodoodporny. Ale co do reszty twarzy, siedzi w miejscu. Jeszcze przeschnę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, trochę przeschłam, trochę się ogarnęłam i powiem Wam tak, czuję takie delikatne uczucie ściągnięcia na twarzy, ale podkład, puder, nie, pudru nie było, ale podkład, konturowanie, wszystko siedzi w miejscu, więc tylko i wyłącznie rozjechał się tusz do rzęs, który nie był wodoodporny, ale tak misja zakończona sukcesem. Smashbox jest wodoodporny. A, no i jeszcze bardzo ważna rzecz. Piszcie w komentarzach, jakie byście chcieli zobaczyć filmiki i widzimy się w następną środę. Dzięki, pa!